Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj przychodzę do was bez makijażu, mam tylko zrobione brwi, ponieważ najzwyczajniej w świecie szkoda mi na nie czasu w trakcie nagrywania filmu. I dzisiaj myślę, że zrobimy sobie taki dosyć szybki, efektowny makijaż, na przykład na randkę, już wchodząc powoli w ten klimat walentynek. Nie będzie to nic przytłaczającego, mam nadzieję, że uda mi się coś takiego stworzyć. Także jeżeli jesteście zainteresowani tego typu filmikiem, to koniecznie ze mną zostańcie. Dodam jeszcze tylko, że przetestujemy sobie dzisiaj kilka zamienników droższych kosmetyków i między innymi będzie to podkład, który ma być podobno zamiennikiem dla podkładu Huda Beauty Faux Filter. Także co, zaczynamy! Jeśli chodzi o moją twarz, to mam na niej krem, który nałożyłam jakieś 2 godziny temu. Taki wiecie, krem dzienny nawilżający. I teraz będę aplikować bazę, jest to Golden Rose Liquid Glow Illuminator Tinted Prime and Highlight. Bardzo ciężka do wymówienia nazwa, ale baza jest wyjątkowo fajna. Pozostawia taką piękną, rozświetlającą poświatę i naprawdę polecam, bo nie dość, że pięknie rozświetla makijaż, to dodatkowo fajnie go utrzymuje. Także będę aplikować jedną pompkę tej bazy na całą twarz. Także tak, przygotowałam sobie teraz 2 gąbeczki i będę testować 2 podkłady, a właściwie sprawdzać, czy te podkłady mają ze sobą cokolwiek wspólnego. I prosiliście mnie o to, abym przetestowała podkład Maybelline Super Stay Full Coverage Foundation i sprawdziła, czy jest podobny do podkładu Huda Beauty Faux Filter. Ja mam Maybelline w kolorze 05 Light Beige. Jeśli chodzi o Hudę, to zmieszam kolor vanilla z kolorem cashew. I co? Przechodzimy do aplikacji. Moja prawa strona to będzie Huda. Jeśli chodzi o Hudę, to ja bardzo lubię ten podkład. Jest to dla mnie niemal idealny produkt. Uwielbiam go za bardzo, bardzo mocne krycie. Za każdym razem, kiedy mam go na twarzy w filmie, to pytacie mnie, co to za podkład. Poza tym bardzo długo się utrzymuje, troszeczkę zbiera się w zmarszczkach, ale mam na to sposoby. Dobrze przypudrowany, trzyma się świetnie. I jedyny minus, jaki w nim dostrzegam, to to, że niestety zapycha moją twarz i nie mogę go zbyt często używać, bo jeżeli używam go zbyt często, to niestety zaczyna się u mnie masakra na twarzy. I słuchajcie, moja twarz nadawałaby się teraz do filmiku pod tytułem Power of Makeup, ale już aplikujemy drugi podkład, czyli Maybelline. Tak jak powiedziałam, mam go w kolorze 05 i mam nadzieję, że będzie pasował do tego podkładu z Hudy. Na pewno jest bardziej różowy, zdecydowanie bardziej taki brzoskwiniowy, ale jeśli chodzi o poziom jasności, to jest to samo. Jeśli chodzi o podkład z Maybelline, to jest on na pewno mniej skoncentrowany niż Huda. Huda to niemal czysty pigment, przez co jest też bardzo wydajna, przynajmniej u mnie. Dla mnie tak naprawdę wystarczy jedna pompka na pokrycie całej twarzy. Maybelline jest też zdecydowanie bardziej różowy, chociaż w tym przypadku może to nawet lepiej wygląda, ponieważ mieszanka Hudy, vanilla i cashew jest trochę dla mnie jednak zbyt żółta, ale przez to też widzicie poziom krycia, mam nadzieję. Widzę, że jednak troszeczkę przebijają mi niedoskonałości po stronie z podkładem Maybelline, chociaż też nie mogę nie powiedzieć, że jest to podkład kryjący, ponieważ też bardzo ładnie kryje. Jak na drogeryjny podkład, to myślę, że nawet lepiej niż na przykład Revlon Color Stay. I po stronie z podkładem Maybelline nałożę korektor z Makeup Revolution, który już wam ostatnio pokazywałam i który trafił do moich ulubieńców. Nałożę kolor C2. I od razu dla bezpieczeństwa przypudruję tę stronę twarzy, żeby już nic mi się nie zbierało i dzisiaj będę używać na całą twarz pudru Laura Mercier Translucent Powder. I teraz pod moim prawym okiem nałożę nowy dla mnie korektor, czyli Urban Decay All Nighter w odcieniu Fair Neutral. I ma być to korektor bardzo mocno kryjący, także mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania. I wybrałam ten kolor, zobaczymy, czy będzie pasował, jeśli nie, to użyję trochę ciemniejszego. No i muszę wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się krycie tego korektora Urban Decay All Nighter. Jest może bardziej wysuszający niż ten korektor z Makeup Revolution, ale wydaje mi się, że ma nawet mocniejsze krycie i póki co bardzo ładnie wygląda na mojej twarzy. I tak jak widzicie, po mojej prawej stronie mam naprawdę krycie 100%. Po lewej jest już trochę gorzej, pewnie głównie przez ten podkład, który nie ma takiego 100% krycia, ale nadal bardzo ładnie to wygląda. Także podkładowo jestem już ogarnięta, teraz zbliżę was do siebie i przejdziemy do makijażu oczu. Przechodzimy do makijażu oczu i moją prawą powiekę będę budować nową dla mnie paletką, chociaż użyłam jej już 2 razy i jest to paletka Urban Decay, która powstała we współpracy z Kristen Lian, chyba tak to się czyta. Jest to paletka o nazwie Daydream, zawiera 5 matowych cieni, świetnie dobranych właśnie do takich dziennych makijaży, szybkich makijaży, nie są to ani zbyt ciemne cienie, ani zbyt ciepłe, ani zbyt chłodne,
pięknie się rozcierają, także zobaczycie zaraz ją w akcji. I użyję najpierw beżowego cienia z tej palety i nałożę go pod łukiem brwiowym. A jeśli chodzi o wersję budżetową tego makijażu, to będę dzisiaj wykorzystywać paletkę Vibo Neutral Eyeshadow Palette. Jest to moim zdaniem idealna paletka na dzień. Ona ma faktycznie całkiem fajną jakość, na pewno lepszą niż paletka Modern, o czym już mówiłam. I użyję tego beżowego cienia Naked Look. Teraz czas na zbudowanie załamania i użyję cienia Daydream z paletki Daydream. I naprawdę cudownie się pracuje z tymi cieniami. Świetna jakość. A moje lewe załamanie zaznaczę również cieniem z paletki Vibo w kolorze Summer Breeze. I moje lewe oko wyszło mi trochę ciemniej, więc teraz użyję cienia Subscribe z palety Daydream. Mniejszym pędzelkiem kulkowym zaaplikuję ten sam cień w wewnętrznym i zewnętrznym kąciku. I ten sam krok powtarzam z cieniem Peach Cream z palety Vibo. I póki co to cieniowanie różni się tak naprawdę tylko tonacją, ponieważ te cienie Urban Decay są nieco cieplejsze. Jeśli chodzi o Vibo, to tak jak widzicie, ta tonacja jest trochę jednak chłodniejsza, mniej brzoskwiniowa. Ale teraz będziemy przyciemniać ten makijaż, szczególnie w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku. I użyję najciemniejszego cienia z paletki Daydream, czyli 8. I na środek powieki z jednej i z drugiej strony nałożę rozświetlacz Mary Luminizer. I teraz jako mój element błysku na moim prawym oku wykorzystam eyeliner z Urban Decay Heavy Metal w odcieniu Glamrock. A w mojej wersji oszczędnej będę mieszać Glam Glue z Glam Shopu z brokatem z NYXA w kolorze Silver. I teraz myślę, że już poza kamerą skończę na szybko dolną powiekę i wykorzystam te jaśniejsze brązy, a jeśli chodzi o paletkę z Vibo, to również będę używać tych najjaśniejszych kolorów, ewentualnie wzmacniając tym ciemniejszym i zaraz do Was wrócę. I tak prezentuje się cieniowanie i teraz delikatnie jeszcze może zagęściłabym moją górną linię rzęs czarną kredką i użyję odpowiednio kredki Urban Decay po mojej prawej stronie oraz kredki Vibo po lewej stronie. Makijaż oczu już prawie skończony, na linię wodną nałożyłam moją niezawodną beżową kredkę z Inglota w kolorze 05 i teraz chciałabym wytuszować rzęsy i nie mam nic nowego jeśli chodzi o tańsze maskary, mam za to nową maskarę z Benefit i jest to maskara Benefit. Bad Girl Bang, która ma dodawać objętości rzęsom, ma je pogrubiać, ale jednocześnie ma ich nie sklejać. I to, co producent rekomenduje w trakcie nakładania tej maskary, to ruchy proste od nasady aż po końce, nie robienie tak zwanych zygzaków, także postaram się nałożyć jedną warstwę tej maskary tak jak zaleca producent, a później przykleimy sztuczne rzęsy. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie wygląda ta maskara obecnie na moich rzęsach. Mam nadzieję, że się nie pokruszy, że się nie będzie odbijać. Jeśli naprawdę będzie długo trwała, to może być moją ulubioną maskarą. I mogłabym te rzęsy tak naprawdę już zostawić po tych kilku ruchach maskarą, ale mam do przetestowania nowy klej z Huda Beauty i chciałabym go porównać do kleju Duo, czyli tego, którego używam non-stop. I przykleję dzisiaj rzęsy Huda Beauty Gisel, czyli taki dosyć naturalny jak na chude model. I moje prawe oko potraktuję klejem Huda Beauty, a lewe klejem Duo. Jeśli miałabym porównać te rzęsy do jakiegoś tańszego modelu, który znam, to są to bardzo podobne rzęsy do rzęs Ardell Wispies Studio Effects. I moje lewe oko zostało potraktowane klejem Duo, a jeśli chodzi o klej z Hudy, to jest on zdecydowanie bardziej czarny, ponieważ Duo na samym początku jest szarym klejem, ta czarna wersja. No i muszę powiedzieć, że Huda jest zdecydowanie mocniejszym klejem. Nie ma tutaj tak naprawdę zbyt wiele czasu na kombinowanie, ponieważ przykładamy rzęsę do skóry i tak naprawdę ona od razu łapie. I ta właściwość ma na pewno swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że szybko te rzęsy można przykleić, nie trzeba długo czekać. A minusem może być to, że nie przemieścicie tej rzęsy już zbyt mocno, jeżeli nie do końca dobrze wycelujecie.
makijaż oczu skończony i tak jak widzicie, możliwe, że moje prawe oko jest trochę cieplejsze przez to, że cienie z Urban Decay mają jednak trochę bardziej brzoskwiniowe tony w sobie. I w ogóle dzisiaj cała moja prawa strona twarzy jest jednak cieplejsza, między innymi przez ten podkład schudy. I teraz przejdziemy do konturowania twarzy i do nakładania innych specyfików. A jeśli, słuchajcie, chodzi o ten klej schudy, to jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. Jeszcze nie miałam do czynienia nigdy w życiu z droższym klejem niż klej Duo. Także miła odmiana, faktycznie dosyć szybko ta rzęsa chwyta się skóry i naprawdę przez to przyklejanie rzęs jest trochę łatwiejsze, chociaż tak jak mówię, już nie jest tak łatwo przemieścić rzęsy, jeżeli nie wycelujecie z nią w dobrym momencie waszego oka. Także teraz przejdziemy już do konturowania twarzy. I dzisiaj dam spokój tej mojej palety ze Smashboxa, ponieważ ostatnio używam jej tak naprawdę non-stop i wykonturuję twarz pudrem brązującym z Too Faced, czyli tym Medium Deep Matte Bronzer. Twarz wykonturowana i użyję odrobinkę różu i wykorzystam dzisiaj The Balm Down Boy. Nie będę używać zbyt dużo, ponieważ jest to dosyć intensywny róż i dosyć chłodny, a ten makijaż jest no raczej ciepły, ale fajnie, myślę, że to ożywi moje policzki. Róż nałożony starałam się naprawdę, żeby było tego niewiele, ale nadal mam wrażenie, że jest tego za dużo, no ale już mniejsza z tym. Użyję teraz rozświetlaczy i użyję nowej dla mnie paletki Huda Beauty Winter Highlighter Palette. Jeszcze jej nie używałam, chociaż mam ją już chyba za 2 tygodnie. Nie? Ale czekałam na moment, żeby móc przetestować ją razem z Wami. I nie będę testować wszystkich kolorów, bo to bez sensu. Tak jak widzicie, te kolory opalizują, ale to też nie jest typ rozświetlenia, jaki dają rozświetlacze Kat Von D. I chyba użyję dzisiaj tego złota. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Jeśli chodzi o sam rozświetlacz, to całkiem ładnie wygląda, chociaż ja nie jestem największą fanką rozświetlaczy schudy, ponieważ moim zdaniem one dają więcej koloru niż tafli i ta tafla jest dosyć sucha. Nie wygląda to źle, podoba mi się. Makijaż twarzy skończony, więc teraz przejdziemy do makijażu ust i wykorzystamy 2 produkty, jeden tani, drugi drogi i tym drogim produktem będzie pomadka schudy w kolorze Heartbreaker, a tym tańszym zamiennikiem, mam nadzieję, będzie pomadka Kobo w kolorze 708 Red Velvet. Ja jej na ustach jeszcze nigdy nie miałam, ale zauważyłam, że są bardzo podobne kolorystycznie, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Niestety jaśniejsza wersja tej pomadki, już nie pamiętam dokładnie numeru, ale kiedyś Wam ją pokazywałam, nie sprawdzała mi się, bo trochę mi się rozjeżdżała na tych ustach, no ale może czerwień jest inna, także dzisiaj to sprawdzimy, przetestujemy i również pokażę Wam się po kilku godzinach i po mojej prawej stronie nałożę oczywiście chudę. Pomadka schudy nałożona i tak jak widzicie, jest to przepiękny kolor, ani zbyt jaskrawy, ani zbyt pomarańczowy, ani zbyt malinowy, no po prostu idealny. I teraz czas na pomadkę Kobo, która naprawdę jest bardzo podobna. Makijaż ust skończony i tak jak widzicie, kolory nie różnią się znacznie. Z daleka nawet nie widzę różnicy, a z bliska no może ta jest trochę chłodniejsza, delikatnie ma więcej takich niebieskich tonów. Ta jest trochę może bardziej nasycona, bardziej czerwona. No ale to nie zmienia faktu, że te pomadki są naprawdę bardzo podobne i może nie jest to najdelikatniejszy makijaż, jaki kiedykolwiek w życiu zrobiłam, ale ja wolę zrobić przed kamerą trochę mocniejszy makijaż, Wy ewentualnie możecie zrobić go trochę delikatniej, ale chcę Wam zawsze pokazywać tę trochę mocniejszą wersję. Jeśli chodzi o to, jak wygląda moja twarz, no to niestety podkład Maybelline, no to nie jest to samo na pewno co Huda, to krycie jest całkiem niezłe, ale wygląd tego podkładu z bliska jest niestety trochę gorszy niż Hudy. Huda jest bardziej wydajna, bardziej napigmentowana, mniej jej potrzeba do aplikacji na twarz i też ładniej moim zdaniem wygląda, ładniej wtapia się w skórę. I pozytywnie jestem zaskoczona tym korektorem z Urban Decay All Nighter, ponieważ naprawdę na ten moment bardzo ładnie wygląda pod moim okiem i tak jak wiecie, ja nie jestem przekonana do podkładu z tej serii, no ale będę go jeszcze testować, ponieważ dostałam kilka pełnowymiarowych opakowań, więc dam mu jeszcze szansę tutaj przed Wami, przed kamerą. Także to by było wszystko na ten moment. Mamy godzinę już dosyć późno, bo jest 16:56, ale spotkamy się myślę za 8 godzin z podsumowaniem tego, jak ten makijaż się utrzymał, także do zobaczenia. Cześć kochani, przychodzę do Was tak naprawdę już w środku nocy po to, żeby pokazać Wam, jak utrzymał się makijaż. I od razu powiem, że rzęsy zdjęłam jakąś godzinę wcześniej, bo po prostu już mnie męczyły i nie zauważyłam tego, żeby któryś klej mocniej trzymał rzęsę, czy żeby te kleje jakoś zdecydowanie się różniły. W każdym razie chyba Huda na ten moment bardziej mi się podoba, przez to, że od razu łapie rzęsę, przykleja ją do skóry.
Jeśli chodzi o pomadki, to tak jak widzicie, jestem bardzo, powiem Wam szczerze, pozytywnie zaskoczona, bo zarówno Kobo, jak i Huda wytarły się w takim samym stopniu, powycierały się w zewnętrznych kącikach, następnie macie brutalne zbliżenia na podkład po tylu godzinach. Huda i Maybelline wyglądają naprawdę bardzo podobnie. Tu pokażę Wam oko z bliska, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda korektor z Urban Decay. Ja tutaj trochę mrużę oczy, więc pokazują się takie zbyt wyraźne, może nawet zmarszczki, ale uwierzcie mi, wyglądał naprawdę spoko. Także tak, to by było już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Myślę, że wyszedł całkiem fajny filmik i o ile ten podkład z Maybelline może jakoś wybitnie mnie w sobie nie rozkochał, o tyle naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Z kolei ta pomadka z Kobo naprawdę wow. Nie przypuszczałam, że ona się tak dobrze utrzyma i że utrzyma się podobnie jak Huda, także teraz będę jej na pewno częściej używać. Także to by było już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki, pa, pa.